Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o książce, która mnie naprawdę mocno poruszyła. Chciałem przeczytać ją już od dawna i się w zasadzie czaiłem na nią od premiery. Była wydana w 2021 roku. No i do końca nie wiedziałem, o czym jest, przyciągał mnie tylko tytuł, więc. No nie wiem czy to, to jest zachowanie, które powinniście z mojej strony naśladować, ale w przypadku tej książki to dobrze, że ją przeczytałem, bo porusza ważne tematy i mi też na ważne rzeczy chyba otworzyła oczy. Jest to mianowicie książka pod tytułem Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję autorstwa Mateusza Pakuły jest to dziennik czy relacja prowadzona przez y, autora bo jest to książka autobiograficzna i autor odnosi się w niej do procesu śmierci ojca dzień po dniu jego ojciec y, dostał wyrok ponieważ miał y, raka no i ten, ten główny bohater i jednocześnie autor razem z matką i pozostałą rodziną obserwują cierpienie ojca i mu no, w jakiś sposób towarzyszą. Próbują ulżyć, ale to się tak naprawdę nie udaje. Jest to opis przepełniony naturalizmem, takim językiem bardzo dosadnym, biologicznym. Pojawiają się też wulgaryzmy, ale z drugiej strony mamy też pewne ironizowanie. Autor czy główny bohater ucieka właśnie w ironię, jakby chciał odciążyć samego siebie, ale też czytelnika od tego ogromu emocji, który jest no, naturalny chyba do, do, tego, do tej całej sytuacji. Mi ta książka uświadomiła, a w zasadzie przypomniała, że żyjemy w bezlitosnym kręgu kulturowym. Nasza kultura przyznaje prawo do życia, a gdzie jest prawo do godnej śmierci. Jest to kultura, która heroizuje cierpienie. Jest to pewnie też związane z, z religią i z Jezusem. Jest to kultura, która walczy o życie mimo wszystko, nawet gdyby to życie wiązało się z niewyobrażalnym cierpieniem. Więc pod tym względem jest to kultura w w pewien sposób toksyczna, niezdrowa. Niektórzy no, walczą też o prawo do godnej śmierci i nie nam oceniać to, co druga osoba czuje, to, co drugą osobę dotyka. I to prawo do godnej śmierci rzeczywiście jest chyba ważne, a pomijane jeszcze w, w polskiej debacie publicznej. Podobnie jest na przykład z pogrzebami, różnymi ceremoniami żałobnymi, czy to religijnymi, czy to no, ateistycznymi, gdzie też w zasadzie następuje takie przywłaszczenie życia. Podtrzymujemy najpierw to życie swoich bliskich, przyjaciół, żeby chyba potem pocieszać się na myśl, że zrobiliśmy wszystko dla dobra tych bliskich, a często podtrzymując to życie. Potrafimy przynosić ból. A same pogrzeby czy ceremonie żałobne też nie są do końca poświęcone no, osobie zmarłej czy, czy jej prochom, bo też skupiają się w sporej części na tych, którzy pozostali na ziemi, na bliskich tej zmarłej osoby. No, spójrzmy chociażby na to, że na pogrzeby ubiera się zazwyczaj na czarno. Czarny jest kojarzony z żałobą. No i dla mnie to jest trochę takie manifestowanie swojego bólu, niejako. Gdyby ta ceremonia rzeczywiście była poświęcona w całości tej osobie, która odeszła, to myślę, że. Osoby jej bliskie, żałobnicy powinni się ubrać na przykład w jakiś kolor, który ta osoba bardzo lubiła, albo zrobić coś tematycznego. Jedni mogą to nazwać no, robieniem jakiejś hudzpy i i nie wiem, jakiejś imprezy z, z tej ceremonii żałobnej. Natomiast ona mam wrażenie, że powinna być poświęcona w całości tej osoby, osobie zmarłej ważne jest wiadomo też to, co czują osoby, które zostały. Ten proces żałoby jest bardzo ważny, natomiast no, nie da się ukryć, że pogrzeby. Skupiają się także na tych osobach, które odczuwają ból w związku z odejściem bliskiej osoby. Autor w książce zawiera też sporo smutnych refleksji na temat życia, ale też śmierci w Polsce. I tutaj mam taki um, cytat. Całe szczęście, całe szczęście, że szanuje się szczątki, że w tym kraju tak szanuje się szczątki. Czującego człowieka niekoniecznie, ale szczątki tak, trupa tak. Trup to jakby święty, trup to samo sakrum. W książce pada wiele gorzkich słów na temat już wcześniej przeze mnie wspomnianego kręgu kulturowego, czy po prostu kultury, na temat kościoła, na temat polityków, na temat wierzących, na temat no, radykałów jakichś religijnych, ale także co mnie chyba w ostatnim czasie w jakiś sposób dotknęło osobiście, na temat opieki medycznej, poziomu opieki medycznej w Polsce. No, ten poziom jest, jest okropny. W moim mieście niektórzy z polityków chcą zbudować trzeci szpital. Jedna z osób mi bliskich trafiła na początku czerwca do szpitala, już na szczęście z niego wyszła, ale to była naprawdę istna droga przez. Mękę. Najpierw czekanie kilka czy kilkanaście godzin na izbie przyjęć, następnie um, na oddziale wcale nie jest lepiej, bo moją bliską osobą nikt nie interesował się przez um, dwa tygodnie, przez równe dwa tygodnie. Tyle czasu musiało minąć, aż um, moja bliska osoba dostawała jakieś skierowania na badania, mimo że Przyszła na tę izbę, czy przyjechała na tę izbę przyjęć z bardzo poważną sprawą. Wiele jest też wśród kadry pielęgniarskiej czy kadry medycznej osób, które no, nie powinny być chyba lekarzami, bo brak w nich zwykłej ludzkiej empatii. I to jest straszne, jak dużo takich buców jest w, w kadrze medycznej. Oprócz tego, no oczywiście dalej panuje łapówkarstwo rodem po prostu ze środka PRL-u, bez czekolady ani róż. I to są procedery, które są no, obserwowalne z każdej strony. W zasadzie każdy z pacjentów, kiedy, kiedy tam byłem i obserwowałem, co się dzieje, każdy z pacjentów miał cały barek wręcz jakichś słodkości, które wręczał komu popadnie pielęgniarkom, lekarkom i tak I to jest po prostu, moim zdaniem, straszne, że o pomoc trzeba no w pewien sposób żebrać o pomoc, e, która, za którą przecież płacimy w składkach zdrowotnych i która powinna nam być e, no, obowiązkowa, należna. Puenta tej książki i myśl, z jaką autor e, pisał, jak nie zabiłem swojego ojca, pojawia się w zasadzie pod koniec. Czytelnik w trakcie może się domyślać tylko o co chodzi, natomiast wprost e, Pakuła pisze dopiero pod koniec i Okazuje się, że jest to książka, e, książka-apel o zalegalizowanie eutanazji. I mam do tego zaznaczony cytat. Eutanazja, proszę Państwa, to nie jest coś, co popełniają znudzeni emeryci na dzikim, nihilistycznym zachodzie. To jest prawo każdego z nas do normalnej, humanitarnej śmierci. I prawo każdego z naszych bliskich do nierozpieprzania się w drobne drzaski z bezradności i rozpaczy. Hakua poprzez napisanie tej książki uświadamia, jak nasza kultura jest pod pewnymi względami zła, toksyczna. Jak nasza kultura próbuje robić z, z osób z naszego kręgu kulturowego no po prostu bohaterów, takich kolejnych mini czy mikro, albo mega Jezusów, którzy mają cierpieć, ale w zasadzie nie wiadomo po co. Nie wszyscy są wierzący, nie wszyscy muszą wierzyć w to, że cierpienie jest jakimś środkiem testowym wysyłanym przez Boga, że cierpienie jest środkiem, dzięki którym, jeśli to cierpienie człowiek przetrwa, wtedy trafi do, do nieba i przeżyje jakieś życie wieczne. Um, no, i to chyba jest smutna refleksja, bo nie każdy chce, nie każdy może, nie każdy ma taką siłę, nie każdy ma taką wiarę, żeby być jakimś bohaterem, żeby być po prostu Jezusem. Jesteśmy ludźmi, tylko ludźmi, i myślę, że ta książka jest ważnym krokiem w początku do tego, żeby zacząć rozmawiać na temat eutanazji, na temat prawa do. Godnej śmierci. Zachęcam Was do przeczytania jej, ale tylko wtedy, jeśli wiecie, czy, czy tę książkę wytrzymacie emocjonalnie, czy czytaliście podobne o podobnym no, kalibrze emocjonalnym. Jest ona ciężka, dla mnie była ona ciężka, ale chyba dzięki temu zostanie na dłużej. Wzbudziła we mnie jakąś dyskusję ze swoimi przekonaniami, e, pobudziła jakieś e, czułe struny kilka razy zdarzyło mi się nad nią płakać. Często po przeczytaniu jednego czy nawet pół zdania musiałem ją zamykać i znajdować sobie jakieś inne zajęcie, bo już po prostu nie wytrzymywałem emocjonalnie te, tego, co tam w tej książce się działo, tej całej sytuacji, która i problemów, które dotknęły autora i jego rodzinę. Napiszcie mi, czy czytaliście książkę Pakule i czy czy w, Was też poruszyła jakieś czułe struny, zmusiła do przemyśleń. No i dziękuję Wam za przesłuchanie tego, no pewnie, smutnego trochę odcinka, bo dotyczył, bo książka zresztą dotyczy smutnych tematów. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.